Blizno, 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 gdzie jesteś? No, dobra, zaraz się dowiemy. Nie mam zamiaru się jakoś bardzo tutaj chować. Skoro mam swoje jasne podejrzenia co do lokalizacji, więc przeczeszemy jeszcze. A w ogóle, bo ktoś nie poznawał, po rękach to jest Abby. Po głosie to ja jestem Piechol, a po grze to The Last of Us Part 2. Ale moje podejrzenia są jasne. Kurde, może nie dokładnie o ten kierunek mi chodzi o Abby, wiesz? Bardziej w górę niż w dół. I co? I miałem rację? Jeśli to jest, to naprawdę się przyczaił. O! O! Ale to potwierdza, że mamy przynajmniej jeszcze dwóch. No ale z tego się muszę wystrzelać, chciałem już łapać za dwururkę. A i słyszałem kroki, dosyć wyraźnie. Nade mną? Aha. I na moim poziomie nawet. Dobra, tutaj... Zeskoczył? O kurde, dobra. Idzie w moją stronę, nie? Nie, poszedł w drugą, dobra, ale... Może to się uda, po cichu, po cichu! Nie wiedziałem, że z góry też mogą to zaskoczyć. Dobra, co miałaś? Ja mam to samo chyba. Gdzie ja mam toporek. Ej, gdzie on poszedł? Pytanie za 100 punktów. Tu. A może z góry nikt mnie nie dojrzy? Może. Nie ma co czekać, serio. O, ale tutaj już lepsza inwestycja. To jest faktycznie toporek. No ale w sumie raz jeszcze na jedną bliznę. Która pewnie kryje się na górze. No bo już inaczej by zauważyła zwłoki. Dobra, coś mogę zrobić? Na szybko? Nie. Jedyne co? To ulepszyć toporek. Ale spokojnie, jeszcze jedno życie na pewno. W zanadrzu. No właśnie, nie mamy cichej broni. Znaczy, mam tłumik, ale nie zdecydowałem się, żeby go nałożyć z powrotem. Znaczy, cichą bronią niech będą łapy. To jest najlepsza z opcji. Coś, co nigdy się nie wyczerpuje. Może było ulepszyć ręce. Inaczej, jak znajdzie gdzieś na siłowni specjalny poradnik do koksowania tylko i wyłącznie łap. I będzie można później ulepszać te ręce o kastety na przykład, albo, nie wiem, ciskać przeciwnikami jak butelką. No to będzie spoko. Albo miałem się z tego wystrzelać, jakby co, jeśli już, skoro już dajemy się zauważyć potencjalnie. Jeszcze wyżej, nie? Ale może piętro po piętrze lepiej? Spokojnie, powolutku. Tutaj gdzieś jakieś surowce mogą być. O, wody można się napić. No, ktoś jeszcze gdzieś jest. Tylko gdzie? No właśnie, to jest kolejny powód, żeby się wystrzelać. Więc tylko zobaczę i od razu pif-paf. Za dużo tej amunicji leży. Odnośnie pif-paf. Niech niesie mnie spokojny pan. Niech... Obym znalazł prawdziwą siłę. Nie, czemu... Czemu to porkiem? Teraz muszę poważnie rozważyć naprawę. No dobra, to oznacza pewnie, że był ostatni. Przejście przez budynek. No, od razu podniesione wszystko. Hehe, dobra, i to mi się podoba. Może jeszcze dla bezpieczeństwa przeładować. Jak to dzisiaj jeszcze coś znajdziemy? No w sumie jedno piętro wyżej jeszcze jest. O, to zawsze się przydaje.
No czyli co, rozumiem, że blizny przejęły ten kawałek terenu i co, nie pozbierały zapasów nawet? Czy tylko Abby jest taka wnikliwa? Bo oni na przykład, nie wiem, boją się szuflad. Bo coś tam. Bo coś jest schowane, ciągniesz za tę, za klamkę i otwarte, no jak to, tak to. Dobra, ale... A kurde, proszę bardzo. Udało się ładnie, płynnie. Kurwa. Mam nadzieję, że Owen tędy nie szedł. Po co, bo pobrudził sobie tyłek? O to chodzi? Jedną ręką. Co, to była cała szafka? Czy to była cała szafka? No, powiem tobie, szacun. I to jeszcze nie była pusta. Nie, naprawdę, siłownia się opłaciła, nie? No, takie przełożenie na siłę. Tu jesteś. Muszę tylko zejść na ulicę. No, faktycznie niewiele zostało. Dam radę. A to cała lokacja jeszcze. O, oczywiście zbieram wszystko, co idzie. Co nikogo nie dziwi. Dlatego uczynię czasami takie piruety dookoła. Co to? Oczywiście, że wlazłam do obozu blizn. Ale mam fajną, prymitywną ławeczkę. Czy ciebie trzeba leczyć? No. Nie, no niech będzie, no masz już max, zostawimy. No nie podoba mi się, jak dużo amunicji znajdujemy jako Abby. Ja rozumiem, że ona jest wojskowa, ale... Czy trzeba jej to ułatwiać? Luneta! Ogień seryjny! Czy gdzieś mogę w pojemność jeszcze dodatkowo? Nie. Tutaj szybkie przeładowanie, coś bardzo istotnego. Jeśli faktycznie kiedyś się będą musiał wystrzelać. Ale ile brakuje do lunety, powiedzcie mi? No naprawdę niewiele, gdzieś to mogę jeszcze sobie znaleźć, a teraz sobie będę pluł w brodę, że wydałem na coś, czego tak naprawdę nie potrzebowałem i nie chciałem. Więc jeszcze się rozejrzymy tutaj, w pobliżu. Nie, ale faktycznie jest solidny pech z jej strony, że trafiła wprost do obozowiska. Cira, wiedziałeś w ogóle, co zapoczątkujesz? No to po co ją zabijaliście, kurczę, no przecież. Nie, jej wina, że ją zabiliście, no. Zajebiście pokręcona logika. Nie. Może jednak. Nie, ale się Abby dziwię, że ona nie zbiera dodatkowej amunicji. Przecież wszędzie leży dookoła. W beczkach śrubek brak. No właśnie, im bardziej w siedzibę blizn wchodzimy, tym mniej śrubek będzie, bo tutaj wszystko widzę z drewna. Ale co nie znaczy, że jeszcze gdzieś nie znajdę. Jakieś pozostałości po normalnych ludziach są. Po poprzedniej cywilizacji. Ale chyba nie ma co obchodzić tego samego 100 razy. No ale albo ulepszenia tam, albo w ogóle. I teraz ten moment rozkminy. No dobra. Ale ten odcinek będę musiał podzielić na dwie części. Niespodziewana sytuacja wyskoczyła, muszę szybko wyskoczyć. Ja zaraz wracam. Dobra, już jestem. Tak samo jak Abby. No teraz to już na pewno. No nie chciałabym, żeby Owen tutaj ten dochodził. Ja jestem ciekaw, jak wyglądała scena zabójstwa tej, powiedzmy, prorokini. Naprawdę głupia decyzja, serio, no. Cholera, małoby, że się dostać na dół. Ale się nada. Czy powinniśmy pomóc szukać uciekinierek? Emily zebrała grupę. Rano ruszą do lasu. Znajdzie je.
Dobrze. O, tam widzę następnego. No, widział? Czy widziała? Aż zaproszenie płci? Czy ktoś to widział? Druga szansa, że dałbym się zajść z tej strony. Albo z dołu, jeszcze gorzej. No, ale czy tu idzie wejść jakoś? Dobra, sporo ich. Sporo ich. O kurde. I ładnie taktycznie. Trochę mało w toporku. Może by go było na szybko naprawić. Może się przydać. Dobra, gdzie oni są? No więc sta najbliżej. I po cichutku. Czerwone gwizdanie. Czy to wzbudzi podejrzenie? No to kręćmy tłumik. O, jeden. Tu drugi, na dole. Dobra, spokojnie, chyba mogę zacząć delikatne przeczesywanie terenu. O. Z drugą stroną. Ja tu mogę obejść ładnie. O, albo po prostu. Nie kombinuj, pozwól skręcić tobie kark. A, czyli że zwłoki. Dobra, już się połapali. To jest stan pełnego alarmu. O kurde, że tutaj otworem wejdzie. Po prostu. Nie widział. Dobra, i za to bycie ślepym. Śmierć. O. Właśnie sprawdzenie szeregów. Jednego gwizdu brakuje. Kurde, przed chwilą ulepszyłem. Trzeba to jakoś użyć. O, tam cię mam. Znowu Max. Dobra, najwyżej się wystrzelam. Mamy na to toporki, maczety i tak dalej. No dobra, teraz to w sumie ja bardziej na nich poluję, niż oni na mnie. I to jest dobry stan rzeczy właśnie. I znowu po cichu się udało. Ale chyba widzieli, słyszeli? Nie miałem? A przyjdą tu? Tylko ostrożnie. Teraz to mówisz? Serio, trochę późno. Na taką masakrę, jaka się wydarzyła do tej pory. Dobra, tą górę jeszcze sprawdzimy zaraz. Ale coś mi się wydaje, że on tu pójdzie. I chyba nie jest sam. Tam widziałem jeszcze jednego w oddali. Dobra, robimy to po cichu. Zobacz, że drugi zestaw kroków. O. Topory robi swoje. O, ten koks. Dobra. Spoko. Pełna ucieczka i... Kurde, twardziel.
Bardziej z niego, aby nie patrzeć. Ten tłumik już tu się nie przyda. Ale ktoś tu był, jestem pewien. Bo ktoś do mnie strzelał. Dobra. Ile razy jeszcze? Mam mniejszy kaliber. A tu cię widzę, dobra. Chyba zrobimy to w ten sposób. Albo nie, lepiej nie. Czemu w bok? Jest. Jest w jakimś sensie. Ej, właśnie, czy Abby przypadkiem. Nie, dobra, jeszcze pozostaję przy toporku. A tutaj jesteś. Dobra. Teraz wiedzą już wszyscy, jakby co. Dobra, gdzie jest ta maczeta? No, proszę bardzo, już uzupełniony max od razu. I zdrowie chyba zaraz też. No, co my tu mamy? No, już? Ach. Tutaj możemy zacząć zbierać. W sumie, to skoro tak, no to dwururka od razu. No. Komplet. Tyle naboi, kurde, zostaje. Jak to boli. No, chociaż przynajmniej cegłę podniosę na poprawę humoru. No, zmysł zbieracza gdzieś tam zaspokojony. Ale, moment. Ach, nie, myślałem, że moneta. Już dawno żadnej nie podniosłem. Szukaliśmy tej maczety jeszcze, prawda? Gdzieś tu powinna być. Jeśli dobrze rozpinam lokalizację. Tu? No, ale coś tak lepszego niż to, co mamy, ale... No, gdzieś tu była. Aby co, i tak młotek jest w tym momencie lepszy nawet, ale... No, najlepsza z broni nosz. Kurde, dobra, ale... Ej, potrzebujesz zdrowia? Też niezbytnio. Dobra, gdzieś na nią wpadnę, to podniosę. O, właśnie. No, przeszukujemy dalej. Jest jeszcze sens. Teraz pytanie, tam było wyjście górą? No chyba najbardziej tam śmierdziało progresem. Przy okazji jeszcze będę miał okazję, żeby sprawdzić, czy tam nic nie zostało. I tu na koniec. Gdzieś. No proszę bardzo, warto było. Nie, mam maczetę, to jest lepsza opcja. I tu przejścia brak, jak widać. Co, może dołem? Jednak tutaj może... Już diabelski młyn niedaleko. Co prawda teraz... Nie, widać go jeszcze. Jest tam. Co prawda cegłą je dorzucę. Ale może gdzieś tu wyjście? Tu na dół może? No to mogliśmy dojść z dowolnego miejsca, ale chyba o to chodziło w sumie. Tej. Bez gleby. No, przetestujemy to. A poza tym ja widziałem, że to była tylko zwykła kałuża po prostu. No, teraz żeby mnie respawn nie potraktował źle, w którym miejscu jesteśmy. Dobra, okej, okay, wszystko się zgadza. Jedna bezpieczniejsza droga. A, to dlatego. Dobra, nie będę wciskał, zobaczmy. Ani razu. Tak po prostu. Dobra, raz jeszcze w takim razie. Ja będę sprawdzał sęki. Jako Abby. I co, i naparzać kwadrat, tak?
kobieta? No. O kurde, ten młotek. Au. Au. Cios młotkiem w głowę. Nic przyjemnego, powiem wam. Tuż przed zabójstwem Joela. Owen! Ale tam po linii czasowej, w tej i we w te. Hej. Hej. Wszystko gra? Tak. Zły moment? Nie, nie. Czy tutaj się urządził Owen, tak? Na stałe. To co tam? Mamy rozkazy? Tak jakby. Tak jakby? Wiesz co, może... A może byśmy odsunęli rozmowy o Isaacu o kilka minut? Owen... Kiedy ostatnio tu byłaś? Rozejrzyj się, naciesz się tym. Jak to zrobiłeś? No, wiesz... Ej, poczekaj. Alice tu jest? Wyszła z Mel. Mogę potrząsnąć? Dobra, bez przesad. Z wami okej? Wszystko się układa? Zazwyczaj, wiesz, ona potrafi być kochana. To pewnie miła odmiana. Wiesz... Pod tą maską twardej babki też kryje się ktoś miły. Masz kiepską pamięć. Wybiórczą raczej. Czy na tym etapie tej relacji jesteśmy? No, no, no czemu nie? Zajrzyjmy się. Nie dajmy mu dojść do słowa. Skomplikowane. Nie dotykaj! Abigail? To eksperyment naukowy? Tak jakby. Pędzę wysokiej klasy bimber. Bądź grzeczna, a to się podzielę. Ja to mam fart. Wkręciłeś się w łucznictwo, czy coś? Czy coś. Nie no, jest klimat, nie ma co. To tak na co dzień, jak 24 grudnia, czy tam w okolicach świąt. To miłe. Czym on pali? Papierami? Z jakiejś teczki? Jak się odsuw. A, to wiele wyjaśnia. A, wiesz, Mel i ja mamy takie tam małe zawody. Raczej by ci się nie spodobało, to... skomplikowane. Wiem, co kombinujesz. Wchodzę w to. Co mam robić? Okej. Widzisz te tarcze? No. Traf jak najwięcej, nim minie czas. Jak wygram, zapiszesz tam moje imię. Spoko. No. Dobra, spróbujmy. Pomieszajmy trochę. Jeden mniej. Jestem dumny. No, kurde, Abby. Wyluzuj. No, kurde. Dwa mniej. To nie wszystko. Ktoś miał farta. Czasu coraz mniej. O. O mordę. Pięć. Pół drogi, Ad. Pół drogi, a ile czasu? Dobra, weszło. Jeszcze dwa i wygrasz, bez presji. A gdzie jestem? Jestem z ciebie, naprawdę dumny. No. Wow. Isaac byłby rozczarowany. Ostatni. O, w mordę. Udało ci się, rekord.
Został coś... mi jeszcze czas, nie? Tak, ale... to nie skończyłam. Boże, a są jeszcze? Ale ty jesteś bezczelna. Uwielbiam to. Tylko 10 sekund. Kurde, a gdzie jeszcze? Tu. 5, 4, no. 3, 2, 1. No, kurde. Udało się. Ha, za pierwszym razem. I co ty na to? No, super. Jesteś najlepsza. Zamknij się i napisz moje imię. Jasne. Później. Oj. Nie chcesz, żeby Melie to zobaczyła, tak? Nie. Ona ma to gdzieś. To wpisz mnie na tablicę, Owen. No dobra. Wyluzuj. Abs. Abi, ile? 13. Okej, okay, chcę ci pokazać coś jeszcze. Chodź na górę. To ciało kapitana? Widziałam je ostatnim razem. Nie założyłeś mu czapki Mikołaja, prawda? Co? Nie. To by było całkiem zabawne. Ale to jest lepsze. No chodź. Dobra, kochani. W następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pozdro. Cześć. Hej.